Witam was serdecznie. Pomyślałem, że nagram jakiś odcinek, bo nic ostatnio nie wrzuciłem. No i czekajcie, tylko skoczę po sweter. No i tutaj sweter, anulację. Okej, jeszcze sobie sprawę. Ząb mnie boli, taką aktualizację robię. Dlatego, że mnie ząb bardzo boli. Dzisiaj troszeczkę daję, że tak powiem, żyć. Ale też nie do końca. I dlatego też staram się tak, wiecie, chcę nagrać coś, abyście wy też mieli. Odcinek. Ja żebym mógł też jakiś mieć tam cały czas ten progres na YouTubie, że tam ono ta cały czas tym odcinki lecą. Także delikatnie sobie, no tak powiem, jeszcze mam dwa dni pracujące. Dzisiejsza noc i jutrzejsza dla mnie. I w piątek rano idę do lekarza. Do dentysty właściwie, nie do lekarza. Okej, okay, jesteśmy gdzie? O, w Łodzi. Ta Łódź jest taka mała coś. To jest coś takiego jak Piotrków Trybunalskich, Gorzów Wielkopolskich, Zgorzele, Drezno. Co to jest? No. Chyba, bo my tak patrzymy. Wow, trasy naprawdę są długie. Dobra, weźmiemy sobie może te 166 km. Także mówię, chciałem taką aktualizację zrobić, mianowicie co do tego zęba. Ale od piątku już będzie coraz lepiej i odcinki będą już normalnie wchodzić. Mercuś jak mercuś, daje na razie radę.
Jest, fajne są te zjazdy i tak dalej, wjazdy, ale brakuje mi tych map jeszcze większych. Taką 1 do 1 Polska na przykład. Władzie takie jeden mamy? No nic dziwnego. Ja raczej widzę, że to nie jest 1 do 1 zrobione, bo w Łodzi takiego M1 nie ma. Coś tutaj jest przerobione. Ale to i tak mimo wszystko ładnie jest to wszystko tu zrobione. Nie mogę powiedzieć, że nie. To ruszamy. Dlatego jest to ładnie wykonane, jak na razie widzę. Chyba jest tylko tak plus minus odwzorowane. Jakby nie jest tak dokładne. Ale może, nie wiem, mogę się mylić. Trochę przyciszę nam to, bo tutaj nie będziemy chyba się słyszeć, jeżeli. No tak, teraz będzie dobrze.
Też w Dying Lighta grałem. Jest wydanie nowe. Także my sobie tu możemy jechać powolutku. Mamy 87 km jeszcze nam zostało. Widzę, że ta ciężarówka i tak ledwo daje radę. Ciężko coś ma ten samochód. Nie wiem dlaczego, ale widzę, że ciężko. Ile my wieziemy? 22 tony, co prawda. No nie wiadomo dlaczego tak, może akurat pod górkę to jest, dlatego. Dobra, z górki. Także mówię, na razie będzie. Nie wiem jak na długo, ale będę starał się wrzucać jakieś filmy, ale to mówię sporadycznie. Na razie, bo jest dość mocny ból zęba mam i nie chcę. Jakby odchodzi mi cała gra, nie? Cała przyjemność z tego, że nagrywam, że tutaj sobie fajnie umilę czas. Po prostu jakbym. No, nie chcę mi się nawet nagrywać. Ale dzisiaj usiadłem, mówię, muszę dla was jakieś wyjaśnienie nagrać. Bo tak to codziennie jeden, dwa filmy były, a teraz przez
Przez kilka dni nie ma nic, mówię, to trzeba wyjaśnienia jakieś złożyć, dlaczego tak jest i co się dzieje. Myślę, że jak najszybciej chcę te wszystko sobie jak najszybciej chcę powrócić do właśnie nagrywania. Do nagrywania, ale mówię, no na tą chwilę nie wiem jak długo, tydzień, może dwa. Tego, że mam ropę na zębie i to jest. Trzeba będzie to usunąć, potem trzeba będzie otworzyć kanał. Wiecie jak to jest. Kanałowo leczenie to długo zajmuje. Jest długi. Długie. Działanie tego. Trzeba otwory poczyścić, popłukać, potem to trzeba zabetonować. To nie jest tak hop-siup. To wiecie. Raz i dwa i dziękuję, nie? No nie będę stał. Nie wiem jak długie to będzie leczenie kanałowe, bo oprócz jednego zęba ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć zębów do wyrwania. Jeden, który się nie wyrżnął, że tak powiem, spod dziąsła. Jest tak samo do wyrwania. I raz, dwa, trzy. Nie, albo będą cztery, albo będą trzy do wyrwania. Zależy, czy ten kanałowy się będzie nadawał do leczenia. Także moi drodzy. Trzymajcie. Trzymajcie kciuki. Za mnie. No i co? Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Już myślę, że zdrowym. Tak będę naprawionym. O. Na razie, zostawcie subskrypcję, łapkę. Pamiętajcie o lajku, o komentarzu i o dzwoneczku. Dziękuję, że jesteście i że rośniemy cały czas.